Milo! Dobra, witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie vlog z hulajnogą. Tak, będzie vlog z hulajnogą. Wszyscy na to czekali, żeby był vlog z hulajnogą. I w ogóle mam tak, że jak oglądam to, co mówię, to mam takiego cringe'a. Ale wydaje mi się, że tak każdy ma. Dlatego dzisiaj będzie vlog z hulajnogą. Co będziemy dzisiaj robili? Dzisiaj pokażę wam rozwalone koło, rozwalony hamulec, rozwalone buty, rozwalony żyrandol, widzieliście, mojego Instagrama, który jest tutaj, i skatepark, i jak idę po nowe buty. Dlatego zapraszam was serdecznie do oglądania. Dzisiaj mam rekolekcję, dlatego jestem na chacie. Jest 11:30, właśnie wleciał mój nowy klip. Pół godziny temu o 11 wleciał mój nowy klip. Bardzo was serdecznie zapraszam na mojego Instagrama. Zostawcie followka, tutaj macie. Bardzo was jeszcze raz zapraszam. No i co? Lecimy. Na początku pokażę wam może rozwalone koło. Tak, właśnie tak rozwaliłem koło. Jak to robiłem? Sprawdźcie, jak to robiłem. Po prostu jeździłem. No i jakoś się stało. To nie było jakoś, wiecie, że zrobiłem coś i nagle się złamało. Tylko po prostu jeździłem, już czułem, że tak, wiecie, drgawki, takie drgawki jak teraz. No i powoli patrzę, bo robiłem takiego, no, dość fajnego bangera na małym flyboxie. No i nagle patrzę, jest pęknięte. To więc później sobie jeździłem, żeby tylko dobić, bo już się zjechać na to nie dało. No i cóż, tak właśnie koło poszło do nieba, albo do piekła, ale mam nadzieję, że było grzeczne, bo mi wytrzymało pół roku, bardzo długo mi wytrzymało. Dobrze, pokażę wam, jakie mam teraz koło zapasowe. Bardzo dziękuję Scooty za danie mi koła zapasowego. Mogę wziąć dwa, ale wziąłem jedno. Proszę bardzo, tutaj zaprezentuję wam właśnie, jakie koło dostałem. Brałem jakieś na szybko, żeby byle jeździło, bo została mi godzina do sesji i do końca sesji mi została godzina, a właśnie wtedy zrobiłem nowy trik właśnie na moim Instagramie milomazur2006 i zrobiłem go 8 minut przed końcem sesji. Gdyby nie Scootif, to bym tego nie zrobił, dlatego bardzo im dziękuję jeszcze raz. Pewnie za niedługo będę miał nowe koła, dlatego też wszystko zawdzięczam im, dlatego wpadajcie do nich na sklep, bardzo mi by było miło i im by było miło, dlatego zapraszam, bo bardzo dużo mi pomagają. I gdyby nie oni, to gdyby właśnie nie Scootif, to bym się pewnie w ogóle nie rozwijał na hulajnodze, dlatego bardzo was zapraszam na ich stronę. I jeszcze dostałem taką fajną koszuleczkę, dlatego bardzo polecam. Ale wczoraj była taka sytuacja, że szukałem kluczy, ponieważ nie mogłem dokręcić, proszę bardzo, tutaj z tej strony dokręcałem imbusem, a tutaj się kręciło i wkładaliśmy tutaj statą rzecz, żeby to się nie kręciło, no i lipa i nie było żadnych kluczy. No nie było żadnych kluczy, ale tata, ja myślałem, że nie ma żadnych kluczy, bo tam obsługa powiedziała mi, że w sklepie, ale ja nie zrozumiałem. I to nie było w sklepie, tylko chyba przy sklepie i spójrzcie, ile tam było kluczy. Masakra, tyle kluczy, że no już się śmiałem, więc jeździłem właśnie z takimi luzami. Ale chillek, dobra, właśnie sobie teraz przekręcę i będzie git. Dobra, teraz zajrzymy do mojej krainy. Co my tutaj mamy? Potrzebny mi jest jakiś imbus, najlepiej płaski. Tu klipy. Zobaczmy, pewnie będzie źle. Dobra, kochani, drop test jest prześwietny. Dawno nie miałem takiego super drop testu, bardzo się cieszę. Może nie wygląda to jakoś super, ale przynajmniej mam na czym jeździć. Za niedługo i tak będą nowe kółka, więc super, super. Mam fajny humor, nie idę do szkoły, później jeszcze na skate'a, no i muszę wam pokazać oczywiście buty. W takich butach jeździłem.
A to mi się stało wczoraj. Także one idą do wyrzucenia po kościele, idę od razu do Focusa kupić buty. W ogóle mam nadzieję, że te rekolekcje są na 12.30, a nie na 12. Bo gdyby było na 12, dzisiaj jest wtorek, gdyby było na 12, to bym miał przewalone, bo nie dość, że muszę jeszcze podładować telefon, muszę jeszcze pościelać łóżko, które będzie pościelałem, muszę się jeszcze ubrać i wyrzucić śmieci. Jeszcze mnie boli brzuch strasznie i miałem jelitówkę, ale taką przez chwilę to nie jest nic takiego. Boli mnie brzuch, mam nadzieję, że to będzie na 12.30. Dobra, wychodzimy już z domu, ale ja sobie jeszcze założyłem, proszę bardzo, zobaczcie. Widzicie? Tak ona wygląda. Żeby mi było po prostu ciepło i jak mi będzie ciepło, to ją po prostu przybiorę. Idę jeszcze zobaczyć, zamknięte drzwi. Zamknięte, dobra. Zamknięte, dobra. Wiem, że jest mało skóry nogi, wczoraj też było mało, mam nadzieję, że dzisiaj to się poprawi. Mam oczywiście nadzieję. Dobra, jesteśmy po rekolekcjach. Idziemy sobie teraz do domu. I tylko teraz nie wiem, czy iść... do tego, do Focusa po buty, czy przyjeździć teraz w nich i nie marnować czasu, bo jest dość ciepło. Zobaczymy. Dobra, ludziska, spójrzcie sobie na te buty. Tak one wyglądają, ale nie chcę marnować czasu. Lecę na park, no i wieczorem pójdę. I w ogóle jutro mi odwołali rekolekcję ze względu na koronawirusa. A w kościele jest o pół razy, o kilkanaście razy mniej osób niż w szkole. W szkole mamy około 1000 ileś osób, bardzo dużo mamy osób w szkole. No więc lipa trochę. No i ze względu na koronawirusa odwołali, więc mam nadzieję, że odwołają szkołę. No wiecie, o co chodzi. Ups, zapomniałem wam powiedzieć, że kupiłem buty. Tak wyglądają moje, a tutaj są piękne buty. Ale piękne. Nie wiem, mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wam. Założę je na skrycie, a te idą do wyrzucenia. To mi się podoba. Pusty park, świetnie. Dobra, w ogóle jestem głąbem, bo nie wziąłem od pani paragona. Pani się pytała cztery razy, nie no, ale pytała się kilka razy, więc jeżeli będzie coś źle, to już tego nie zwrócę. Dobra, trzymajmy kciuki, że będzie dobrze. Buty się prezentują tak. Jezu, piękne. Mi się bardzo podoba, ale się pewnie zedrą tak szybko, że też... Dobra, pora je przestawać pójść. Tak właśnie wygląda moja rozgrzewka. Kurczę, naprawdę, te buty są takie piękne. Takie czyste, że... Kurde. Dobra, i tak cię na szczęście powrócą. Przyjechałem do szału po do jedzenia, bo jestem mega gonny. Dobra, jestem właśnie w klatce. Szczerze, to prawie w ogóle nie było vloga ze skateparku. Pokazałem wam tylko parę prób mojego brewipa. Dzisiaj z skate'a miałem przyjechać tylko po to, żeby sobie poogarniać buty nowe sobie zobaczyć. Ale nie miałem zamiaru nic robić nowego. No ale zrobiłem. Znaczy nie zrobiłem. Ale byłem bardzo blisko. U nas tam kol, więc jestem dumny. Jutro zrobię.